No witam, z tej strony Oskar. Chciałbym zabrać głos w sprawie zatrzymania Osadowskiego, Rybaka i Jabłonowskiego. Ja nie jestem kamratem, chociaż jakąś tam sympatię do pana Jabłonowskiego, Olszańskiego mam. Marcina Osadowskiego znam osobiście. Kiedyś razem działaliśmy w partii Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. I może nie oglądam tych live streamów regularnie. Właściwie to w ogóle nie oglądam, bo mnie to za bardzo nie interesuje, ale widziałem jakieś fragmenty tych ich wypowiedzi, gdy prowadzili te live streamy. Niektóre śmieszne, niektóre takie no, dosyć ostre, ale no, nie będziemy teraz tego analizować. No ale zostali zatrzymani za te hasła, które tam wykrzykiwali w Kaliszu. Nie będę teraz tego też analizował, czy były słuszne, czy niesłuszne. No, widziałem tylko fragmenty, bo też nie mam czasu oglądać tego. Ale zobaczcie, są zatrzymani trzej liderzy. I chciałbym się zapytać, gdzie są teraz kamraci? Gdzie jesteście wy? Wasz wódz, wasz szef jest zatrzymany, jest aresztowany. I co? Cała organizacja kamratów leży. Nie ma szefa, to i wy jesteście po prostu nieaktywni, tak? Dlaczego nikt z was nie chce zorganizować jakichś protestów, czy nawet jakieś wysłać pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Ziobra? Do Ziobry. Czy nie chcecie w ogóle wysłać jakiegoś pisma do prokuratury? W ogóle zrobić jakiś protest pod Sejmem? Cokolwiek. Gdzie jest Korwin-Mikke? Którego podwładnym, jego pomocnikiem był Osadowski przez tyle lat. Gdzie jest ta słynna Hanna Bana? Czy Hanna Banana, czy jak wy tam ją nazywacie? Gdzie w ogóle wy wszyscy jesteście? Nie ma waszego szefa i co? Tylko piszecie te głupie komentarze na Facebooku, na YouTubie, że o... Murem za wami jesteśmy. Wojtek, jesteśmy z tobą. Tam widziałem jakieś komentarze jeszcze, że wszyscy o godzinie 17 ustawiamy się w centrach miast, na rynkach miast i układamy literę W jako wolność dla Wojtka. Do roboty, kurwa, tchórze. Wasi liderzy siedzą, kurwa, w areszcie i nikt, kurwa, nawet palcem nie kiwnie. Zresztą tak samo jak Zbigniew Stonoga, który miał tam 500 000 lajków, czyli nawet, nie wiem, 1 000 000 lajków na Facebooku. Wszyscy pisali, jak on siedział w więzieniu, zresztą znowu teraz nadal siedzi, siedział w więzieniu. Wszyscy pisali w komentarzach: Panie Zbigniewie, jestem z panem. No, na pewno on to przeczytałby zza krat. Teraz siedzą wasi liderzy, w których tak wierzyliście, Osadowski i Jabłonowski, w areszcie na 3 miesiące, za jakieś błahe słowa, za które wy też nie widzicie sensu, żeby oni powinni siedzieć. I wy nic nie robicie! Nic! Próbuję was teraz zmotywować! Ruszcie dupy i zróbcie jakiś protest, czy w Warszawie, czy pod Sejmem, czy pod prokuraturą generalną, czy pod siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Cokolwiek proszę zrobić! Bo ja nie jestem kamratem, ja mam na to wywalone, mimo że mam jakąś sympatię do Olszańskiego i do Osadowskiego, bo oglądałem te ich filmiki, tylko te śmieszne, wycięte, bo ktoś tam to wstawiał, to przeważnie lewacy to wstawiają, ale oglądałem, widziałem, tak? I co? Wy nic nie robicie, nic, w ogóle to nie ma żadnego innego lidera, który by wami po prostu pokierował teraz? To po co wy przyjeżdżacie na te spotkania, które oni organizowali gdzieś tam, czy w Kaliszu, czy w tych innych miejscowościach, w Grunwaldzie na przykład? Po co? Żeby piwska się nachlać? Żeby kiełbaskę zjeść? Żeby podrzeć mordę tam, jak Jabłonowski krzyczy przez mikrofon? Albo żeby hymn odśpiewać? Motywuję was teraz, bo ja mnie to w ogóle nie interesuje tak naprawdę. Mógłbym też coś zorganizować, jakąś manifestację, czy konferencję prasową, czy napisać właśnie jakieś pismo, ale co mnie to obchodzi? To jest wasz człowiek, wasz lider, więc bierzcie się do roboty, bo będziecie tchórzami, a Jabłonowski tchórzów nie potrzebuje wśród kamrackiej braci, myślę. Tutaj nie wypowiadam się w jego słowach, ale tak myślę. Tak myślę, że on by czuł. On tchórzy nie potrzebuje. Dlaczego nic nie robicie? Piszecie te głupie komentarze na YouTubie, na Facebooku, to nic nie da. To nic nie da. No, także jeśli to miałoby tak wyglądać, że teraz zamknęli ich i nic nie robicie, a wy mielibyście kraj przejmować, jakiś system obalać, no, to o czym wy my tutaj w ogóle wy mówicie, no. Także albo weźmiecie się do roboty, albo Polska po prostu już nigdy nie będzie po prostu się liczyła i będziecie po prostu niewolnikami. Także próbuję was zmotywować, kurwa mać. I gdzie jest Korwin-Mikke? Napiszcie do Korwina-Mikke, niech ratuje swojego podwładnego, bo
O ile mi wiadomo, to Osadowski prowadził kampanię wyborczą Korwina przez jakieś 10, a może nawet 15 lat. Ja na przykład Osadowskiego poznałem w 2011 roku. Jak był tutaj u mnie w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim i tutaj w innych miejscowościach i tutaj na Podlasiu, gdzie robiliśmy kampanię wyborczą tutaj wtedy Nowej Prawicy. No. Także jeśli Korwin nawet nie pomoże Osadowskiemu i ci inni ludzie z partii wypieli na niego dupę, to o czym wy w ogóle mówicie? O czym my tutaj w ogóle wy możecie sobie marzyć, że zostanie obalony system, jak wy w ogóle nie potraficie się zorganizować, nie jesteście w ogóle zorganizowani i Korwin wypina dupę na swojego człowieka, no, na swojego przyjaciela, no. Mieszkanie mu dał w Józefowie, mieszka tam u jego byłej żony i u tego jego syna, ale jak jest aresztowany, to ma w dupie. Także jeśli może Korwin to obejrzy, może ktoś mu to wyśle, to masz pan, panie Januszu, wziąć się za Marcina, pomóc mu. A jak nie, to po prostu jesteś pan też nic nie warty. No i na pana też nie można liczyć, bo jeśli pan nawet swojego człowieka nie chce ratować, to o jakim tutaj, powołaniu i poświęceniu na ratowanie Polski my możemy mówić, no. Także bierzcie się do roboty, tchórze! Tak do was mówię, bo po prostu próbuję was w jakiś taki sposób zmotywować, no. Także do roboty!